Sprawdź, czy punkt Q o współrzędnych 12,24 należy do wykresu funkcji f przedstawionej za pomocą czerwonej prostej, wiedząc, że punkt P o współrzędnych 2,8 należy do wykresu tej funkcji. Wiemy, że funkcja f przechodzi przez punkt o współrzędnych 2,8. Z naszego wykresu możemy odczytać drugi punkt, przez który przechodzi ta prosta. Tu mamy punkt o współrzędnych 0,4. Zapiszmy postać kierunkową prostej, czyli y równa się ax plus b. Mamy współrzędne punktu przecięcia prostej z osią o y. Wiemy, że współczynnik b jest równy drugiej współrzędnej tego punktu, czyli stąd wnioskujemy, że nasze b wynosi 4. Podstawmy b do naszego równania. Dostaniemy y równa się ax plus 4. Dostaliśmy równanie z trzema niewiadomymi y, a i x. Wiemy jednak, że do tej prostej należy punkt o współrzędnych 2,8, więc możemy jego współrzędne podstawić do naszego równania. Pierwsza współrzędna to jest x, druga to jest y. Podstawmy więc za x dwójkę i za y ósemkę. Dostaniemy 8 równa się a razy x, czyli u nas razy 2, dodać 4. Mnożenie jest przemienne, możemy sobie zamienić to miejscami. Jednocześnie możemy czwórkę przenieść na lewą stronę równania, czyli dostaniemy 8 minus 4, to jest 2a. Czyli mamy 4 równa się 2a. Między dwójką a a jest mnożenie, więc będziemy dzielić obustronnie przez 2. Dostaniemy 2 równa się a. Teraz wystarczy tylko do naszego równania podstawić pod a dwójkę. Dostaniemy więc y równa się, za a wstawiamy 2, x plus 4. W ten sposób dostaliśmy równanie naszej czerwonej prostej. Polecenie jednak brzmiało w ten sposób. Mamy sprawdzić, czy punkt Q należy do wykresu tej funkcji f, więc musimy sprawdzić, czyli podstawimy sobie za x 12 i zobaczymy, czy y rzeczywiście wyjdzie nam 24. To podstawmy. Dostaniemy y równa się 2 razy 12 plus 4. Czyli y równa się 2 razy 12, 24 plus 4, co nam daje 28. Nam potrzebny był y równy 24. Widzimy, że punkt Q nie należy do wykresu tej funkcji, ale do wykresu tej funkcji należy punkt o współrzędnych 12, 28. Czyli zapisujemy Q nie należy do wykresu funkcji f.